Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Pani Minister. Z wielką radością przyjmujemy, że ta ustawa jest nowelizowana. Miałem przyjemność kiedyś uczestniczyć już kilka lat temu przy nowelizacji ustawy tejże i wtedy otworzyła się droga dla wszystkich przedsiębiorców małych i średnich i ten kredyt został uruchomiony. Dzisiaj, jak widać, był to strzał w dziesiątkę. Natomiast ja mam kilka pytań, uważam, że bardzo ważnych. Po pierwsze, to przetwórstwo rolno-spożywcze, czy będzie mogło korzystać z tego kredytu, czy też nie, bo dotychczas chyba nie korzystało, a przecież tam też występują nowoczesne, zaawansowane technologie i Polska eksportem żywności stoi. Następne pytanie, ponieważ czas krótki, to są takie przedsiębiorstwa, szczególnie w obszarach małomiasteczkowych i wiejskich, jest wiele takich przedsiębiorstw, które zatrudniają powyżej 250 osób, a obrót, czyli sprzedaż, mają poniżej 40 milionów euro. W związku z tym ani tak naprawdę są duże, ani też średnie. I z tego kredytu rozumiem, że nie mogą korzystać. Czy nie warto dokonać takowej zmiany, żeby podwyższyć barierę zatrudnienia, a zostawić barierę zatrudnieniową? Z tego co wiem, w Unii trochę definicja małego, średniego i dużego przedsiębiorstwa jest inna niż w naszym kraju. No i następne pytanie, to co mówił pan poseł Kasprzak, ja jeszcze rozszerzę, ponieważ pani minister mówiła nowy system oceny innowacyjności i cieszymy się, że tak jest, że z przedsiębiorcy się zdejmie. No ale czy nie będzie zbyt dużej dowolności przez ekspertów tutaj? Jak to będzie dokonywane i gdzie będzie instytucja odwoławcza, bo ekspert może wszystko, może ocenić tak czy też inaczej. I obawiam się, że czasami te oceny mogą być na niekorzyść przedsiębiorcy. Bardzo dziękuję. Dziękuję panu posłowi.